Doktor Internet i Pani Rozum. Co wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji znaczy dla kobiet? W które z nich uderzy najbardziej? Czy lekarze nie będą już wykonywać badań prenatalnych? Co wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji znaczy dla kobiet? Pytamy doktora Ryszarda Rutkowskiego, ginekologa z 43-letnim stażem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani. To zmienia znaczy wszystko. Zmienia wszystko, dlatego że do tej pory przy kruchym kompromisie, który był wielu lat, były trzy przesłanki do legalnego przerwania ciąży, czyli terminacji ciąży w Polsce. Po wyroku Trybunału zostały dwie przesłanki. Można powiedzieć, no a jedna odpadła, dwie zostają, ok. Tym, że najważniejsze jest to, że 95, a nawet jak niektórzy mówią 97% terminacji ciąży w Polsce to były terminacje z powodu wad genetycznych, wad anatomicznych, które uniemożliwiają godne życie dziecka. Ja już nie mówię życie płodu, ale godne życie dziecka po urodzeniu. I 3 do 5% to są te przypadki, które dzisiaj możemy terminować. Czyli przypadki, że ciąża jest następstwem gwałtu i choroby matki, które mogą ulec zaostrzeniu, a nawet doprowadzić do zgonu matki płodu. Panie doktorze, te przesłanki, przesłanka usunięta, wad genetycznych, nawet napisano przyczyny embriopatologiczne. Co to znaczy tak naprawdę? O czym my mówimy? O jakich wadach, które dzisiaj nie będą przesłanką do zakończenia ciąży? Proszę pani, mówimy głównie o wadach genetycznych, które występują najczęściej. Czyli pierwsza rzecz, to jest zespół Downa. Zespół Downa jest główną przyczyną terminacji ciąży. Tym, że ludzie, że tak powiem, prawicy, obrońcy życia poczętego, zespół Downa grupują tylko do wad, tak powiem, psychicznych, do problemu choroby psychicznej, nie do rozwoju umysłowego. Proszę pamiętać, że dzisiaj dzieci z chorobą Downa żyją średnio w Polsce 50 lat. Jeszcze niedawno żyły 8-10 lat. Bo one umierały nie z powodu przyczyny niedorozwoju, ale z powodu przyczyn dodatkowych. Proszę pamiętać, że główną przyczyną śmiertelności dzieci z chorobą Downa były wady układu sercowego. Drugie, proszę pamiętać, że te dzieci mają upośledzony układ odpornościowy, czyli one bardzo często chorują. Przy nowoczesnej medycynie, przy tym rozwoju medycyny, te dzieci długo żyją. One uzyskują maksymalnie przy lekkim upośledzeniu poziom dziecka 9-12-letniego. Ale większość uzyskuje poziom dziecka 5-6-letniego. Te dzieci nigdy nie mogą samodzielnie istnieć. One samodzielnie nie mogą zamieszkać, nie mogą się samodzielnie uczyć, nie mogą samodzielnie zostać posłane do pracy. Oczywiście mogą wykonywać proste czynności pod opieką innych ludzi, ale samodzielnie nie. To jest problem. Oczywiście występują u nich dodatkowe choroby, jak zaćma, częste napady padaczkowe, celiakia, zmiany w układzie moczopłciowym, bezpłodność, bardzo często białaczki. To są wszystkie dodatkowe sprawy, które wiążą się z chorobą Downa. To nie jest tylko upośledzenie umysłowe, jak większość naszych prawicowych polityków często mówi. Następnie zespół PATO. Średnia życia jest 3 lata. Najczęściej one obumierają w jamie macicy te płody. Zespół E-twarca.
Najczęściej samoistne poronienia, ale po urodzeniu maksymalne jest rok życia. Wszystkie te wady genetyczne są wadami strasznymi. Nawet może nie tyle dla dzieci. One są nieświadome tego. Straszną torturą dla rodziców. Już kiedyś mówiłem, państwo polskie niestety nie za bardzo jest w stanie pomóc tym rodzicom. Mężczyźni w takim związku bardzo często nie wytrzymują presji i zostawiają taką kobietę. Ona zostaje sama. Statystyki pokazują, że w ciągu 2 lat średnio 95% mężczyzn opuszcza taki związek. A kobiety zostają pozostawione sobą. Jeżeli mają wsparcie najbliższej rodziny, jakoś sobie radzą. Jeżeli nie mają tego wsparcia, ja myślę, że teraz po tej ustawie państwo powinno zacząć budować ośrodki dla takich dzieci. Kilka dni temu spotkałem się z moim przyjacielem psychiatrą, jak jest jednym z nielicznych psychiatrów dziecięcych w Polsce. Opowiada mi, jak zaczął swoją przygodę jako lekarz-psychiatra w ośrodku dla takich dzieci. Pani dyrektor pierwszego dnia mu pokazała tylko jeden pawilon. Mówi, ale dlaczego nie mogę więcej zobaczyć? Mówi pan, bo pan nie przyjdzie do pracy następnego dnia. Ona go systematycznie wprowadzała problem, jak wyglądają te dzieci, jak taka opieka wygląda. Dzieci wymagają bardzo dużej opieki medycznej, psychologicznej. Tak to wygląda dzisiaj w Polsce. Czy tak będzie wyglądać i tak wygląda dzisiaj. Problem dotyczy... Doktorze, proszę powiedzieć, a jak wyglądają te wady straszne? Takie wady, które są nagłaśniane, czyli na przykład właśnie bezmózgowie, czy te przypadki dzieci, które się z takimi wadami urodzą i żyją zaledwie kilka godzin w hospicjum perinatalnym. Takich hospicjów jest oczywiście bardzo mało. Mówi głównie w tej chwili o wadach anatomicznych. Wcześniej mówiliśmy o wadach genetycznych. Wady anatomiczne widzimy w badaniach USG już. No, to bezmózgowie. No, prawdę mówiąc, takie dziecko żyje chwilę po porodzie, jeżeli nie umiera przy samym porodzie. Jeżeli nie ma mózgu, to nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest nawet roślinka, czy to nawet nie jest roślinka. Takie dziecko szybko umiera. Są wady lżejsze, no, jak brak paluszka, no, to nie jest problem. Ale jak już brak nóg, duże wady anatomiczne serca, które nie wszystkie możemy naprawić. Są wady anatomiczne, które my naprawiamy. Ufalota, zespół przestawienia dużych naczyń. Zaraz po porodzie, jeżeli jest to wykryte w czasie ciąży u płodu, lekarz powiadamia ośrodek, najbliższy ośrodek chirurgii, kardiochirurgii dziecięcej. Te dzieci zaraz po porodzie są przewiezione do takiego ośrodka, gdzie te dzieci poddawane są natychmiastowej operacji, która pozwala im dalej żyć. Nigdy to życie fizyczne później nie jest takie idealne, ale jednak żyją i żyją w miarę godnie. Dlatego często, jeżeli wykrywamy takie wady, polecamy pacjentce rodzić w takim ośrodku, gdzie jest już ta chirurgia, kardiochirurgia dziecięca, lub blisko takiego miejsca, żeby był szybki transport. Jednak transport noworodka jest bardzo ryzykowny. Wymaga specjalnej pomieszczenia, w którym ten dzieciak jest wieziony, dobrego natlenienia, ciepło, wilgoci. Jest to dość skomplikowane, więc ważny jest też czas. No, wady anatomiczne, uzarośnięcie cewki moczowej, to też u płodów jest częściej u chłopców, którzy mają długą cewkę moczową i tam zastawka przerasta. Jeżeli się czegoś takiego nie naprawi w ciąży, to dochodzi do wodonercza i uszkodzenia nerek. Tak samo wady w układzie pokarmowym. Pewne wady możemy naprawić, innych wad się nie da naprawić. Jeżeli są wady kręgosłupa, czyli wyjście z rdzenia kręgowego,
liny rdzeniowo-mózgowe. Część się naprawia, część ich nie naprawia. U części tych dzieci zostają później problemy z chodzeniem, niedowłady, nietrzymanie moczu, nietrzymanie stolca. Ale to są wady, z którymi te dzieci mogą żyć. Teraz kwestia, czy to życie jest takie godne. To jest często poruszane, że te dzieci nie cierpią. Jest to trudno weryfikowalne, dlatego że my nie umiemy stwierdzić, czy płacz dziecka jest z powodu tego, że on po porodzie musi sobie płuca rozprężać, czy coś go boli, czy ma kolkę, czy ma inne przyczyny bólu. Dziecko nam tego nie powie. Czy do tej pory te wady anatomiczne, o których pan mówi, niekoniecznie może te lżejsze, ale cięższe, były przesłanką do wykonania aborcji, a teraz nie są? Część tak. No jeżeli jest bezmózgowie, no to nie ma szansy dziecko. No, rozszczepy kręgosłupa raczej nie były tej przesłanką do przerwania, bo one są naprawcze. Z tym, że tak jak mówię, jeżeli są to bardzo drobne przepukliny, nisko w kręgosłupie, no to operacje neurochirurgiczne powodują, że często udaje się prawie całkowicie zniwelować tą wadę. Ale przepukliny duże, obejmujące większy odcinek kręgosłupa, nie zawsze się da to naprawić. I te dzieci umierają. Panie doktorze, powiedział pan, że wiele takich wad wychodzi w badaniach prenatalnych. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się głosy, że teraz badania prenatalne nie będą już potrzebne. Ja chciałam pana poprosić, żeby pan wytłumaczył dokładnie, czym są te badania, bo rozumiem, że to nie jest tylko i wyłącznie amniopunkcja i nie są to tylko i wyłącznie badania genetyczne. Badania prenatalne zaczynamy już we wczesnej ciąży. Pierwszym badaniem prenatalnym jest USG. USG nam obrazuje mniej więcej 11, 12, 13 tydzień, jak wygląda płód, jak wygląda czaszka płodu, jak wyglądają struktury wewnątrz czaszki, jak wygląda kręgosłup właśnie, czy tutaj nie ma przepuklin, jak wyglądają kończyny, jak wygląda serce, czy jest żołądek, czy jest pęcherz moczowy. To wszystko możemy zobaczyć, jak wygląda pępowina, jak wygląda kształt płodu. My z tych badań już możemy wnioskować o przesłankach chorobowych. Do tego dochodzą badania genetyczne. Proszę pamiętać, że badanie USG jest badaniem nieinwazyjnym. Badania genetyczne są już mniej lub bardziej inwazyjne. Najpierw wykonujemy badania z krwi, tak zwany najprostszy test PAPPA, który nam pokazuje istnienie białek płodu w krwi kobiety. I na podstawie tych białek możemy określić, jakie wady genetyczne w przybliżeniu już u płodu istnieją. Badaniem bardziej inwazyjnym, czyli badanie amniopunkcji, polega na nakłuciu jamy macicy, jamy macicy ciężarnej, pobraniu płynu owodniowego, w której pływają złuszczone komórki płodu. Na podstawie tego badania możemy już bardzo dokładnie określić stereotyp płodu i stwierdzić, czy tam występują wady genetyczne, czy nie występują, które nie są też, nie wszystkie są widoczne w badaniach USG. Proszę pamiętać, że my nie wszystko możemy w dalszym ciągu wykryć. Szczególnie wady anatomiczne w trakcie rozwoju ciąży, jak ten płód rośnie w jamie macicy, mogą się pojawiać później. W 13 tygodniu, jak robimy USG, wygląda nam wszystko dobrze, ale jak robimy w 20 tygodniu, kiedy określamy całą anatomię płodu już bardziej dokładnie, mogą się nam pojawiać inne wady, właśnie wady serca, wtedy widzimy wady układu oddechowego, wady układu moczopłciowego, wady układu pokarmowego, inne wady anatomiczne, które w 13 tygodniu nie były widoczne.
Więc jest to pewien proces wykrywania tych wad. Nie zawsze nam się wszystko udaje, ale próbujemy. I teraz tak, jak ja zaczynałem swoją karierę medyczną, to jedyne co, mogliśmy obmacywać ten brzuch kobiety, mogliśmy jej rentgen zrobić i robiliśmy rentgen, jeżeli mieliśmy jakieś wątpliwości, jest jeden płód, czy są dwa płody, czy ciąża pojedyncza, czy wielopłodowa, jakie jest ułożenie, szczególnie u pacjentek bardziej otyłych, samo obmacywanie brzucha mogło prowadzić do błędnych decyzji. Więc robiliśmy rentgen. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, bo mamy wspaniałą maszynerię, która nazywa się USG. Dzięki temu możemy decydować, jak zakończyć ciążę, kiedy ją zakończyć. Wiemy, co możemy urodzić. Wielkość dziecka znamy. Oczywiście w przybliżeniu. Kiedyś wszystko widzieliśmy dopiero po porodzie. Wracając do Pani pytania, czy robić badania prenatalne? Uważam, że należy robić badania prenatalne. Problem jest, jak informować matkę, rodziców, jak informować. Czy powiedzieć jej, że w 13 tygodniu, czy nawet później w 20 tygodniu, czy ona urodzi chore dziecko, rokowanie co do życia, jakości tego życia dziecka jest wątpliwe, ją skazywać na 7 czy 5 miesięcy tortur, bo są to tortury. Tak jak było kiedyś, pacjentce nic nie powiedzieć i ona się dowiaduje wszystko w momencie porodu. Oszczędzamy jej ten okres 7 miesięcy tragedii. Przy porodzie ona się dowiaduje, że urodzi chore dziecko. Jakie rokowania do dalszego przeżycia, no to pediatrzy podejmą. Tutaj chciałem powiedzieć, że problem tej ustawy, w ogóle problem aborcji, dotyczy trzech specjalizacji, bo wszyscy inni lekarze w sumie się bardzo mało wypowiadają. Dotyczy to nas, ginekologów położników, dotyczy to pediatrów, czy tam lekarzy noworodkowych, dotyczy to psychiatrów dziecięcych. Oczywiście kardiochirurdzy dziecięcy, neurochirurdzy dziecięcy, inne specjalności dziecięce też są w to włączone. Ale głównie to są te trzy specjalizacje, które mają z tym do czynienia i myślę, że to są lekarze, którzy powinni w tej sprawie zabierać głos. Ale zabierają politycy. Ja chciałam pana zapytać o to, co powiedział pan nam w wywiadzie, ale też w innych mediach, że ta ustawa uderzy przede wszystkim w kobiety biedne, w kobiety wykluczone, w kobiety ze wsi, nie te z wielkich miast, zamożne i świadome. Ja powiedziałem, że zgrozą wyborców PiS-u. Tak. Zawsze ludzie lepiej sytuowani mają dostęp do lepszej medycyny, mają dostęp do lepszej informacji i mogą zareagować. Może powiem coś dość kontrowersyjnego, ale co mój profesor mówił zawsze, że biedni robią dzieci, bogaci robią pieniądze. Z ciążą i z porodem jest jak z wojną, mój profesor. Nigdy nie wiadomo, jak się skończy. Słuchaj, jeżeli ludzie są wykształceni, najczęściej lepiej sytuowani i oni sobie zdają sprawę, jak trudną i żmudną sprawą jest wychowanie dziecka. Dzisiaj wychowanie dziecka jest dość trudne, dlatego że wymaga dość dużych inwestycji. Jeżeli rodzice mają jakieś plany w stosunku do dziecka, to żeby to dziecko żyło jakoś godnie, miało jakieś ją później założyło rodzinę, miało dobrą pracę. Tacy ludzie nie decydują się na urodzenie wielu dzieci, chociaż czasem bogate pacjentki namawiam, żeby miały więcej niż jedno, dwoje dzieci. One nie zdają sobie sprawy, że żeby to dziecko wychować, oni muszą dużo czasu poświęcić. To nie jest tak, jak kiedyś było. Kiedyś pacjentka zachodziła w ciążę kilkanaście razy, rodziła 10, przeżywało 4, a ona umierała w wieku 30,
35 lat. Proszę pamiętać, że jeszcze 100 lat temu byli wdowcy. Byli po 2-3 żony w życiu, bo umierały przy porodach. Ciąża była z zasady zawsze największym zabójcą kobiet. Dzisiaj są wdowy. W Polsce według różnych statystyk żyją kobiety do 82 lat. Średnio 14 lat dłużej od mężczyzn. Czasem przychodzą do mnie pacjentki, tak po 65 roku życia, to rzadko mają mężów z pierwszego rozdania, jak ja tak mówię, bo oni wymierają. Więc ci bogatsi sobie poradzą. Teraz wyobraźmy sobie kobietę mieszkającą 300 km od Warszawy w jakiejś małej miejscowości, gdzie dostęp do lekarza ginekologa jest trudny. Bo lekarzy, nie tylko ginekologów, brak. I ona zachodzi w ciąży. Na pewno nie ma możliwości zrobienia dobrych badań USG. Bo aparat USG wysokiej jakości kosztuje bardzo duże pieniądze. Więc lekarz czy placówka, w której on może pracować, jeżeli albo jest to lekarz prywatny, no nie zainwestuje 500 000 w aparat ultrasonograficzny, który nie będzie wykonywał odpowiedniej ilości badań. Więc będzie miał aparat niższej klasy, na którym jest możliwość wykrycia podstawowych wad, takich grubych, jak to się mówi. Tych niuansów nie wykryje się. Zatem on nie będzie miał tylu pacjentek, żeby nabrać doświadczenia. Jest w Polsce kilkudziesięciu wybitnych ultrasonografistów, skupionych w dużych ośrodkach, najczęściej akademickich, którzy potrafią cuda dokonać. Ja zawsze wymieniam Tomka Roszkowskiego, bo jestem warszawskim ginekologiem, Żenę Dębską, Piotra Chryptowicza. To są lekarze, czy profesora Wielgosia, którzy nawet na gorszym aparacie potrafią zobaczyć dużo więcej. Ale oni są w dużych ośrodkach. Dostęp takiej przeciętnej pani z prowincji do takich fachowców jest żaden. To brzmi to przerażająco. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Wydaje się, że to jeden z najbardziej smutnych odcinków naszego cyklu. Smutnych ze względu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję i zapraszam na program za tydzień. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.